Drodzy Państwo, będziemy, przepraszam, już rozpoczynali. Witam serdecznie wszystkich w progach Białej Synagogi na kolejnym spotkaniu, w którym opowiadamy historię Sein, a właściwie przedstawiamy Państwu rozdział po rozdziale, akapit po akapicie księgi o dziejach Sein, która się pisze. I jak wiecie, piszą ją dwaj autorzy. Jest tutaj z nami Andrzej Matuszkiewicz, którego witam bardzo serdecznie. Który po raz pierwszy jest na widowni tego spotkania. Wcześniej Melchior Jakubowski, drugi autor, którego witam serdecznie również. Bywał czasem tutaj na widowni. Dzisiaj to on będzie autorem tego wieczoru. I jak Państwo pamiętacie, nasi autorzy podzielili tak pracę nad dziejami Sein, że Melchior Jakubowski zajmuje się najwcześniejszymi dziejami Sein i dzisiaj będziemy mieli wprowadzenie do tematu mieszkańców dominikańskich Sein. Dominikańskie Seiny będą dzisiaj przedmiotem naszych rozważań i tradycyjnie po wykładzie będziemy mieli czas na zadawanie pytań i rozmowę. To jest taki plan pisania tej księgi, który zarysowaliśmy więcej tak, że do końca roku następnego, przyszłego, będą dzieje Sein spisywane, a 25 rok będzie na to czas wydania tej księgi. Mam nadzieję, że się tutaj wszystko uda i spełni, że taki plan, że takiego rytmu i takiego planu dotrzymamy. Melchiorze, bardzo proszę, oddaję Ci głos. Bardzo dziękuję. Dzień dobry. Czy mikrofon jest w porządku? Czy dobrze mnie słychać? Czy coś powinienem poprawić? Okej, tak? Dobrze. To będę zaczynać. No bardzo, bardzo się cieszę z tej możliwości, że wreszcie udało mi się do Państwa dotrzeć i też powiedzieć co nieco o mojej części prac nad historią Sein. No jak już Krzysztof Czyżewski wspomniał, ja się zajmuję tą wcześniejszą częścią historii Sein, konkretnie jako cezurę graniczną między naszymi partiami przyjęliśmy rok 1806, czyli koniec rządów pruskich. No i tak się składa, że te nowożytne dzieje Sein, o których ja mam pisać, o których ja piszę, to są przede wszystkim czasy dominikańskie, kiedy Seiny należały do Dominikanów i kiedy właśnie nawet trudno mu powiedzieć, że w Seinach był klasztor, to raczej miasto było przy klasztorze. I co jest, myślę, materiałem na jakby też odrębne może nasze spotkanie. Natomiast no, ja przyjąłem założenie, że mam pisać historię miasta, a nie historię klasztoru. Co nie jest łatwe, bo jak już wielokrotnie Andrzej mówił, nie zachowały się księgi miejskie Sein. W związku z czym nie mamy podstawowych źródeł do historii miasta. Zdecydowana większość źródeł dla okresu nowożytnego dotyczy klasztoru dominikanów, a przede wszystkim jego kwestii majątkowych, gospodarczych, często dotyczących jakichś dóbr położonych bardzo daleko od Sein, co jest istotnym utrudnieniem. Co więcej, klasztor ma już swoją monografię autorstwa księdza Władysława Kłapkowskiego, przedwojenną, ale dobrą, po dziś dzień można powiedzieć aktualną, można tam jakieś uzupełnienia robić, ale jest to bardzo solidna praca. Natomiast rzeczywiście miasto, jak Państwo wiecie, swojej monografii nie ma. No i kombinując nad tym, co można zrobić, prawda, bo to jest kwestia szukania naokoło, gdzie szukać informacji o Seinach nowożytnych, nie mając akt miasta.
Zwróciłem większą uwagę na to, co można o samych mieszkańcach powiedzieć, przede wszystkim na podstawie ksiąg metrykalnych, o czym za chwilę. No, na początek chciałbym Państwu tylko mignąć fragmentem pruskiej mapy sporządzonej zaraz po trzecim rozbiorze, która jest jedynym takim dość dokładnym przedstawieniem kartograficznym Sejn z tego okresu, którym ja się zajmuję. W tej chwili nie zamierzam się skupiać nad topografią miasta, to jest jakby też myślę inna kwestia. Natomiast to, co już nawet na tej podstawie dobrze widać, Sejny, co bardzo należy podkreślić, Sejny były miastem bardzo małym. Przez cały okres nowożytny było to miasto bardzo małe. W tym przypadku Prusacy odnotowali, że było 110 kominów. To nie do końca oznacza, że tyle było domów, ale no, generalnie liczba mieszkańców Sejn to było kilkaset osób. To naprawdę nie była duża liczba. Natomiast co nieco da się na nich temat powiedzieć, przede wszystkim przy pomocy ksiąg metrykalnych. I to, co tutaj Państwu pokazuję, to jest z grubsza plan mojego dzisiejszego wystąpienia, a zarazem w jakiejś mierze plan odpowiedniego rozdziału naszej przygotowywanej książki. Więc najpierw chciałbym Państwu powiedzieć parę słów ogólnie o księgach metrykalnych, jakie to jest źródło i czego się możemy z niego dowiedzieć, a potem już konkretne zagadnienia, takie jak właśnie nazwiska i konkretne osoby, jakie tam się pojawiają, problematyka dzieci nieślubnych, zgonów, przyczyn zgonów, zawodów i statusu mieszkańców. Dla mnie bardzo ciekawa sprawa kontaktów przestrzennych, zasięgu ich geograficznego, a wreszcie stosunki etniczne w jakiejś mierze, przede wszystkim językowe, jak również stosunki wyznaniowe i z czym się wiąże to konwersje. Jako że mówimy o księgach łacińskich, rzymskokatolickich, no to z definicji w tym wystąpieniu będzie bardzo mało o Żydach, natomiast oczywiście pamiętamy, że Żydzi w Sejnach byli i byli dość liczni, natomiast to jest grupa ludności bardzo słabo uchwytna dla tego okresu, jeśli chodzi o jakby konkretne osoby, na wszystkim nieodnotowywana w księgach wyznaniowych rzymskokatolickich. Więc na początek o samych księgach. To, co tu Państwo widzicie, to jest zestawienie zachowanych ksiąg chrztów parafii Sejny z XVII-XVIII wieku. To są ułożone obok siebie jedna za drugą i strona tytułowa jednej z nich. To są akurat księgi chrztów. Może właśnie od razu wspomnę, co jest zachowane. Zachowane mamy chrzty z końca XVII wieku, potem znaczną część w środku XVIII wieku i dopiero od przełomu XVIII-XIX wieku. Śluby mamy już w ogóle tylko z drugiej połowy XVIII wieku i niepełne, a zgony no w ogóle tutaj jest pod tym względem kiepsko, bo dopiero za rządów pruskich zaczyna się najstarsza zachowana księga. Niewątpliwie takie księgi prowadzono wcześniej, gdyż w wizytacji parafii Sejny w 1669 roku odnotowano, że księgi są, tylko że te księgi się nie zachowały. I wracając właśnie do samych ksiąg, to jest tak, że był to element organizacji kościoła, takiej dyscypliny wiernych, a także duchownych, wprowadzony na Soborze Trydenckim w XVI wieku. I Sobór nakazał, żeby w każdej parafii prowadzić na bieżąco według ułożonego odgórnie formularza zapisy właśnie o tych trzech wydarzeniach z cyklu życia ludzkiego, czyli odnotowywać wszystkie chrzty, śluby oraz zgony parafian. Wprowadzenie tego obowiązku trwało bardzo długo i z dużymi oporami.
Zasadniczo na ziemiach polskich, szerzej Rzeczypospolitej, no te księgi pojawiają się już w końcu XVI wieku, ale w wielu miejscach dopiero w XVII wieku. No w Sejnach na pewno były przed tym 1669, możliwe, że były dużo wcześniej, natomiast po prostu brak na ten temat informacji. No i też to była z jednej strony kwestia pewnej opieszałości duchownych, którym nie zawsze się chciało te księgi prowadzić, a z drugiej strony także niechęci samych parafian, na przykład ze ślubami był bardzo długo był problem, żeby wymusić na wiernych zawieranie ślubów w kościele przed obliczem duchownego, gdyż bardzo długo jeszcze w okresie nowożytnym trwały starsze obyczaje, że śluby zawierano w gronie rodzinnym i jakby duchowny nie był do tego potrzebny. To jakby dopiero stopniowo Kościół katolicki wprowadzał, stopniowo wymuszał to na wiernych. Podobnie jak kwestia rejestracji zgonów, to się wiąże też z pochówkami na cmentarzu parafialnym, które bardzo długo też były kwestią sporną, gdyż wierni woleli się chować na tak zwanych mogiłkach przy swojej wsi i bez konieczności płacenia duchownemu za odprawienie pogrzebu. Ale to są kwestie takie bardzo ogólne, natomiast jeśli chodzi o same Sejny, to już właśnie chciałbym... przepraszam, jeszcze jedna istotna kwestia właśnie w tym miejscu. Jak Państwo widzicie, ten materiał nie jest kompletny, gdyż można się silić i demografowie historyczni próbują na różne sposoby formułować jakieś statystyki dla okresu tak zwanego przedstatystycznego, czyli zanim powstały nowoczesne państwowe służby statystyczne. I najczęściej wykorzystują do tego właśnie księgi metrykalne. Natomiast żeby takie statystyki rzeczywiście były wiarygodne, no to trzeba mieć dla dłuższego okresu, tak kilkudziesięciu lat, komplet ksiąg chrztów, ślubów i zgonów. Wtedy można na przykład sobie rekonstruować rodziny, że prawda, rodzina powstawała, zawarto ślub, następnie były dzieci z tej rodziny, potem ta rodzina się kończyła wraz ze zgonem jednego, potem drugiego małżonka. No, w tym przypadku absolutnie nie jest to możliwe. Natomiast i tak bardzo wiele można się z tych ksiąg dowiedzieć. Jak Państwo widzicie już choćby po tej stronie tytułowej, księgi prowadzono po łacinie, ze sporadycznymi wstawkami języka polskiego i prowadzili je sejneńscy dominikanie. Władysław Kłapkowski już sporządził taką listę dominikanów, którzy wprowadzali te zapisy do ksiąg. Ich było dość dużo, w sensie nie było jednego duchownego odpowiedzialnego za te wpisy, tylko to jest wiele rąk się powtarza, co też bardzo wpływa na dokładność zapisów, że to, co jeden duchowny uwzględniał, inny już mógł pominąć. Że jakby takie podstawowe informacje typu prawda, imię i nazwisko człowieka to jest zawsze, ale już na przykład informacja o jego zawodzie niekoniecznie, albo o jego wieku, to też już bardzo, bardzo różnie. To zależało od dokładności poszczególnych duchownych. Dobrze, a przechodząc już do konkretów, żeby Państwa nie zanudzać tym przydługim wstępem, to na początek kwestia, jakie nazwiska można spotkać, jakie osoby. Więc po pierwsze widać wyraźnie dominację form polskich, nazwisk prawda, kończących się na ski, czy na wicz, czy na cki, co oczywiście absolutnie nie determinuje przynależności etnicznej tych ludzi, gdyż to jest raczej sprawa zupełnie odrębna, ale wskazuje na pochodzenie mieszkańców, że raczej większość mieszkańców Sejn w tym okresie pochodziła z ziem polskich. Jak również, to oczywiście nie znaczy, że nie było nazwisk litewskich, one jak najbardziej się pojawiają w tych księgach, ale w samych Sejnach rzadko. To są przede wszystkim osoby ze wsi na terenie parafii, tych w północnej części parafii lub też spoza parafii, do czego jeszcze dojdę. Nazwiska są dość stałe, dość stabilne, że przez te wszystkie księgi przewijają się te same nazwiska. Zaraz pokażę Państwu przykłady
osób w tych księgach, że to są cały czas mniej więcej te same nazwiska, co jest o tyle istotne, że jak Państwo zwrócicie uwagę, między tą najstarszą księgą a tymi kolejnymi, w 1710 była wielka zaraza i gigantyczne straty w ludności całego regionu, czy też w ogóle całej Rzeczypospolitej, ale właśnie na zachodzie Wielkiego Księstwa Litewskiego największe, można powiedzieć. Ale to jednak nie było wymiany ludności, że odbudowa po zarazie następowała w dużej mierze siłami lokalnej społeczności, gdyż nazwiska w większości pozostają te same. No i to na co chciałbym Państwu zwrócić uwagę jako taki właśnie z jednej strony przykład, żeby pokazać jakie to były nazwiska, jakie osoby, a równocześnie zjawisko pewnej popularności poszczególnych osób, to właśnie ci najpopularniejsi rodzice chrzestni. To jest jakby dobry wyznacznik statusu społecznego. Ile razy kogoś proszono, żeby został matką czy ojcem chrzestnym. I teraz chciałbym Państwu przedstawić właśnie takie zestawienia dla tych kolejnych ksiąg. W tej najstarszej księdze z XVII wieku rekordzistą, jak widać, był Walenty Kondratowicz, który został ojcem chrzestnym aż 14 razy w ciągu tych 18 lat, więc naprawdę, naprawdę dużo. Na czerwono zaznaczyłem Jana i Katarzynę Dyniewskich jako małżonków, żeby też, i tak samo będzie na kolejnych slajdach, że chciałbym Państwu zwrócić też uwagę właśnie na sytuację, gdy to małżonkowie byli, pojawiają się zarówno wśród najczęściej zostających matkami, jak i wśród najczęściej zostających ojcami chrzestnymi. No to pokazuje, jak no, można powiedzieć, pewien prestiż danego małżeństwa, jakim się cieszyło w danej społeczności. Dla każdej księgi przyjąłem jakby dokładnie ten sam system, to znaczy podaję, wypisuję wszystkie osoby, które pojawiły się jako rodzice chrzestni więcej niż 5 razy. I za każdym razem właśnie po nazwisku w nawiasie podaję właśnie tę liczbę wzmianek. W kolejnej księdze z lat 1723-51 widzimy no w dużej mierze te same nazwiska. Tutaj mamy przede wszystkim Bartłomieja Todesco i Jana Łabanowskiego oraz Konstancję Tarajkowską jako liderów i dwa małżeństwa tym razem, Konstancję i Jana Tarajkowskich oraz Jerzego i Barbarę Biniewskich. Biniewscy i Łabanowscy to były rodziny zdecydowanie najliczniej reprezentowane w tym okresie, ale można oczywiście wymienić tych nazwisk znacznie więcej. Ja tutaj może nie będę Państwa męczyć, bo jakby, ale tych nazwisk było oczywiście dużo. Wymieniam tutaj tylko jakby konkretne osoby, z tym, że na co jeszcze też muszę się uczciwie przyznać, nie zawsze mam pewność, że to jest ta sama osoba, gdyż zazwyczaj brakuje jakiegokolwiek dodatkowego określenia człowieka. No, nie mamy adresów, nie mamy zawodów, nie mamy wieku, więc czasami może być tak, że tutaj się zlewają dwie osoby w jedną. Starałem się tego uniknąć. W jakiejś mierze pomagają w tym małżonkowie właśnie, gdyż można sprawdzać, czy to są osoby, które występują z tym samym małżonkiem i w ten sposób sprawdzać, czy to jest ta sama osoba. Więc w jakiejś mierze to się udało. Czasami mi się też rzeczywiście udało wyeliminować jakąś osobę, stwierdzając, że owszem, nazywała się tak samo, ale to na pewno nie jest ta sama osoba. No na przykład, jeśli dobrze pamiętam, w którejś księdze było tak, że matką chrzestną Marianny Łabanowskiej została Marianna Łabanowska, no to domyślam się, że nie była to ta sama Marianna. Ale oczywiście no, tutaj problemów jest mnóstwo, więc jakby to też należy traktować jakoś jako pewne dane orientacyjne i przybliżone. Kolejna księga obejmuje krótszy okres czasu, stąd mniej osób mogę tutaj Państwu przedstawić. Natomiast z następnej księgi będzie znowu nieco więcej osób. Państwo możecie sobie przejrzeć, a ja skorzystam z okazji, wezmę łyka wody.
I przechodząc już do lat 90. XVIII wieku, znowu mamy dwa popularne dla rodziców chrzestnych małżeństwa, czyli Joannę i Kazimierza Zajączkowskich oraz Eleonorę i Tadeusza Naruszkiewiczów. No a najwięcej osób mamy z tej ostatniej księgi z okresu, która mnie interesuje, już z przełomu XVIII-XIX wieku. Tutaj jest już rzeczywiście znacznie więcej osób, co sugeruje jakąś może większą dokładność zapisu, bądź też wzrost liczby mieszkańców. W jakiejś mierze na pewno i to drugie. W tym okresie są rządy pruskie, do Sejn napływają urzędnicy pruscy, stąd zwróćcie Państwo uwagę, że tu mamy też parę już niemieckich nazwisk, czego nie było wcześniej. Na przykład mamy Samuela Gizewiusza, pisanego czasami tak jak tutaj w formie spolszczonej, a czasami przez V i S na końcu, który był radcą w Komisji Sprawiedliwości. Wilhelmina nie była jego żoną, natomiast niewątpliwie jakąś krewną. No mamy też na przykład, prawda, takie nazwisko jak Unterspan, pisane raz jeszcze w formie spolszczonej. I oczywiście też więcej osób, które się rzadziej pojawiają w tych księgach. O, na przykład no, kolejne nazwisko Schulz, prawda, też w pisowni spolszczonej i inne osoby. Tutaj też mamy, już nie będę odczytywać wszystkich par małżeńskich, możecie Państwo sobie połączyć. Zgadza się, sprawdzałem liczba tych osób zaznaczonych na czerwono. Tutaj no, rekordzistką dla tego okresu jest Anna Stankiewiczówna. I to jest dość ciekawy przypadek. Niestety nie mam absolutnie zielonego pojęcia, kim ona była, nic więcej o niej nie wiem. Ale choć, no, to jest o tyle ciekawe, że była to panna. Przez cały ten okres była panną i 26 razy została matką chrzestną. A zatem no, była osobą jakoś bardzo poważaną w tej społeczności w tym okresie. I co więcej, pochodziła z rodziny, która owszem, pojawia się rodzina Stankiewiczów w tych księgach metrykalnych, ale jakby nie jakoś bardzo licznie, prawda? Więc jakby też trudno, też jakby na pewno nie jest tak, że była popularna, bo była czyjąś córką. Przynajmniej w samych Sejnach. Może skądś przyjechała, prawda? No, to może jeszcze gdzieś w innych źródłach natrafię jakieś wzmianki. W tym przypadku to tyle. Jakby odnosząc się do tego, co będzie jeszcze za chwilę, mogę też Państwu zwrócić uwagę, że wśród bardziej popularnych osób i to także z małżonkami, jako rodziców chrzestnych, mamy Macieja Grabowskiego i Michała Kulikowskiego. Oni za chwilę się nam pojawią jako muzycy mieszkający w Sejnach w tym okresie. Bardzo dużym problemem dla wszystkich społeczności okresu nowożytnego była śmiertelność niemowląt, bardzo wysoka. Przy wielu dzieciach, które ochrzczonych w parafii Sejny, pojawiają się krzyżyki sugerujące, że to właśnie że to dziecko zaraz potem umarło. Prawdopodobnie też nie wszystkie dzieci zdążono ochrzcić, zanim umarły przy porodzie. Jako przykład jakby, prawda, tego zjawiska, no jakby taki przykład pokazujący no, dramatyzm sytuacji, jakie miały miejsce, a które są dziś odzwierciedlane tylko takimi lakonicznymi zapisami na tych kartach ksiąg metrykalnych, podaje ten chrzest Doroty, córki Róży i Jana Tomaszewiczów z 1737 roku, który został odprawiony bez pełnego obrzędu, prawda, sine ceremonis, ponieważ dziecko umierało, co akurat w tym przypadku duchowny zapisał wprost. I oczywiście takich przypadków jest znacznie więcej, tylko rzadko duchowny właśnie tak to podkreślał, jak tutaj. Jak również zdarzały się inne przypadki. Znaczy, oczywiście zdarzały się także przypadki śmierci matek przy porodzie, jak również zdarzały się przypadki pogrobowców, czyli dzieci urodzonych po śmierci ojców. Tutaj jako jeden z kilku przykładów, jakie można znaleźć w tych sejneńskich księgach, podaję Państwu Wincentego Krzysztofa, syna Marianny Kuleszanki i Franciszka Raufa,
który nastąpił 7 miesięcy po śmierci ojca, no to bardzo podkreślono, że to było 7 miesięcy po śmierci ojca, gdyż w ten sposób gwarantowano legalność tego potomstwa, prawda, że chodzi o to, że to jest rzeczywiście dziecko małżeńskie Marianny i Franciszka. Co ma o tyle znaczenie, że całkiem licznie reprezentowane są także dzieci nieślubne w sejneńskich księgach chrztów. Ja tu znowu podaję Państwu kilka przykładów z różnych powodów wybranych, o czym za chwilę. Dzieci nieślubnych było całkiem sporo. W sensie w każdej księdze jest to kilka, kilkanaście takich chrztów, co jakby jakieś tam, prawda, kilka procent będzie stanowiło, co jak na realia potrydenckiego kościoła nowożytnej Rzeczypospolitej jest no, dość sporym wynikiem, może nie jakimś rekordowym, ale bywały parafie, gdzie właściwie się takie chrzty nie zdarzały, w Sejnach były jak najbardziej. Były w jakiejś bardzo, czasami bardzo dobitnie, można powiedzieć, piętnowane w tych zapisach metrykalnych. Tu zwracam Państwu uwagę właśnie na ten zapis, że mamy na tej stronie idące po kolei zapisy i jeden zapis wykonany do góry nogami, że dzieci nieślubne jako właśnie wbrew panującemu porządkowi zapisywano często do góry nogami w księdze metrykalnej. Tak jest właśnie w tym przypadku. No i też właśnie tu jest krzyżyk, to o czym Państwu wspominałem, który zazwyczaj można interpretować, że dziecko zaraz po chrzcie umarło. A przykłady, które Państwu tu wypisałem, są w jakiejś mierze albo charakterystyczne, albo szczególne. Po pierwsze, Michał, ochrzczony w 1700 roku. Pragnę, zwróćcie Państwo uwagę, że no tu mamy do czynienia ze swego rodzaju niewątpliwie tajemnicą Poliszynela ówczesnych Sejn, gdyż dominikanin, który sporządził ten zapis, napisał, że ojcem był Magnificus Dominus, czyli szlachcic Jan N., a matką była Anna N. z Zelwy. Więc wprawdzie nazwisk nie podał, ale można założyć, że w ówczesnych Sejnach no właśnie wszyscy wiedzieli, o kogo chodzi. Z kolei Daniel, ochrzczony w 1755 roku, był synem jakiegoś huzara armii pruskiej. Jesteśmy tu w okresie, kiedy matka tego dziecka, prawda, nie podała imienia i nazwiska ojca, ale podała, że był żołnierzem armii pruskiej. Z kolei w przypadku chrztu Daniela w 1764 roku oboje rodzice byli nieznani, właśnie ignoti in civitate seinensi, czyli no nieznani w mieście Sejnach, no co sugeruje, że mamy do czynienia z podrzutkiem albo z jakimiś właśnie no obcymi ludźmi, prawda? No ale nie mamy w ogóle ich danych. Z kolei w przypadku Pauliny, córki Anastazji Bobrowiczówny w 1795, ksiądz, który sporządził ten zapis, napisał wprost cui nominarunt patrem esse generosus dominus Ignatium Horbatowski, czyli że mówi się, że jej ojcem jest szlachetnie urodzony Ignacy Horbatowski. Więc Horbatowski, jak rozumiemy, nie uznał oficjalnie tego dziecka, natomiast ksiądz uznał za stosowne zapisać, że tak się mówi. Były także przypadki, wcale nie takie rzadkie, dzieci nieślubnych, które ojcowie uznali. W 1752 roku Jakub, syn Marianny Kropinkówny, tutaj czytamy, że pater ante matrimonium accepit pro suum filium scilicet Lukas Tytułowski, czyli Łukasz Tytułowski, zanim wziął ślub z matką tego dziecka, Marianną Kropinkówną, uznał, że to jest jego dziecko. Z kolei w 1798 mamy chrzest Wincentego, nieślubnego syna Marianny Kuncewiczówny i rolnika Kazimierza Olszewskiego. Tu mamy sporo danych, prawda? Mamy i o
matce i o ojcu i nawet o jego zawodzie. Mamy też pewne świadectwa, że czasami były to związki trwałe, jak na przykład Lucja Wasilewszczanka i pruski żołnierz Józef Buczyński, którzy dwukrotnie chcieli dzieci nieślubne w Sejnach w 1802 i 1804 roku, a więc był to niewątpliwie w tym przypadku trwały konkubinat. O zgonach będę mówić niewiele, z tego względu, że z mojego okresu mamy bardzo niewiele informacji, jest tylko ta jedna księga. Chciałbym tylko Państwu wspomnieć o przyczynach śmierci, jakie można spotkać w tych materiałach. Więc dominują dość typowe choroby. Ospa, suchoty, wrzody, puchlina, czy też śmierci podawane jako przyczyna po prostu gorączka albo kaszel. Także, o czym już wspominałem, przedwczesne narodziny. Z mniej typowych, takich bardziej charakterystycznych może dla regionu, można wspomnieć o utonięciach. Zdarzały się, ale bardzo rzadko, także przypadki chorób wenerycznych bądź jakichś innych chorób. Osoby po 60, no częściej raczej po 70, po 80 umierały ze starości. Nie mam tego tutaj zanotowane, ale chyba zdarzyły się dwie osoby w tym okresie 10 lat, które przeżyły ponad 90 lat. No to wtedy wielka rzadkość rzeczywiście, ale też się zdarzało. Tak, mamy dwie osoby, które zmarły z kołtunu, co jest dobitnym świadectwem i mało chlubnym warunków sanitarnych, jakie panowały przynajmniej w niektórych rodzinach w Sejnach. Co rzeczywiście, no, kołtun był plagą Rzeczypospolitej, był wynikiem po prostu braku higieny. No i to można spotkać nie tylko oczywiście w tej części Rzeczypospolitej. Mamy w tej księdze dwa samobójstwa i jedno morderstwo. Tutaj podaję Państwu szczegóły. 10 lutego 1798 roku szewc Antoni Paskiewicz zabił swoją 30-letnią żonę Mariannę. Nie wiemy, w jaki sposób ją zabił, no ale w każdym razie w księdze zgonów mamy wprost powiedziane, że Marianna zginęła z ręki własnego męża. Jeśli chodzi o status i zawód mieszkańców, to regularnie podawane były dopiero od 1797 roku, więc też wiele tutaj powiedzieć nie można. I zazwyczaj było to po prostu civis, czyli obywatel miasta Sejny, ewentualnie agricola, czyli rolnik. Ciekawszych przypadków, jakie się pojawiają wcześniej. W 1692 mamy Annę Bankiewiczową Sniczerkę, czyli albo sama Anna zajmowała się snycerką, obróbką rzeźbiarską drewna, ewentualnie była żoną snycerza, nie wiem, ale ciekawe. W tym samym roku Marianna Czechanowiczówna Kramnikówna, czyli córka kramarza, sprzedawcy w Sejnach. Rok później mamy Andrzeja Marzewicza Merkatora, czyli kupca, i Kazimierza Pacewicza Kowala. W 1735 organistę Marcina Dąbrowskiego. Wychodząc poza księgi metrykalne, w aktach augustowskiej komory celnej z lat 60. mamy trzech kupców z Sejn. Co ciekawe, o takich wschodnio-rusko brzmiących imionach. Chwedor Nowogrodzki, Semion Samoiło i Iwan Piotrow. To jest bardzo mało. To jest jakby już odrębny temat, jeśli życie gospodarcze Sejn, ale trzech kupców to jest bardzo mało. Z innych miast było to po kilkanaście, kilkadziesiąt osób. Z Lipska było na przykład kilkadziesiąt, no, z samego Augustowa oczywiście. Więc to pokazuje, że Sejny nie były istotnym ośrodkiem handlu. No, podczas rządów pruskich mamy wśród mieszkańców, wśród osób odnotowywanych w księgach wielu żołnierzy.
Tutaj podaję Państwu z kolei właśnie, jak już w końcu zaczęto na przełomie XVIII i XIX wieku podawać te zawody, to podaję, jakie akurat wtedy się trafiły, które zostały wymienione, natomiast to na pewno nie jest wszystko oczywiście. No, poza, nie ma tutaj rolnika, który jest, co jest najczęstszym zawodem, tak jak również tego po prostu obywatela miasta. Natomiast mamy dość spore grono lekarzy odnotowanych właśnie w końcu XVIII wieku. Tu wychodząc poza księgi metrykalne, dysponujemy wzmianką o jednym żydowskim medyku, Irszy Josielowiczu, przepraszam. No, a następnie mamy parę innych nazwisk, już w większości z okresu rządów pruskich. Leonard Orłowski pojawił się już jako jeden z bardziej popularnych ojców chrzestnych w Sejnach, więc na pewno mieszkał tam też dłużej niż tylko w tym 1798 roku. Z bardzo dużo osób, naprawdę dużo w tych księgach jest, występuje z adnotacją Magnificus Dominus lub Generosus Dominus, czyli wielmożny lub szlachetny pan, co teoretycznie powinno oznaczać osoby stanu szlacheckiego. Więc może to nam sugerować, że była dość liczna grupa szlachty zamieszkałej na stałe w Sejnach. Natomiast zdarzało się tak, że już w XVIII wieku w miarę jak postępowała erozja tych tradycyjnych tytułów stanowych, że w ten sposób określano przedstawicieli elit miejskich i skłaniałbym się do tej drugiej opcji, gdyż jest bardzo dużo rzeczywiście osób, także pełniących już w okresie rządów pruskich jakieś funkcje publiczne w mieście właśnie wymienianych z tymi literami sugerującymi pochodzenie szlacheckie. I jeśli chodzi jeszcze glosa do tej dokładności zapisów. Ta sama osoba czasami występuje jako Magnificus, czasami jako Generosus, a czasami bez niczego. Tak jakby była, nie była stanu szlacheckiego, więc jakby tu też trudno o jakąś taką ścisłą kategoryzację. Na pewno mamy do czynienia ze szlachtą, kiedy pojawiają się szlacheckie tytularne urzędy. I tutaj pierwszą osobą, jaka się pojawia tego typu, stąd odnotowałem, była Maria Białozorowa, starościna bystrzycka, a więc żona starosty bystrzyckiego. W tym przypadku niewątpliwie mamy do czynienia z osobą stanu szlacheckiego. Teraz chciałbym przejść do tego, o czym mam najwięcej slajdów, czyli do kontaktów przestrzennych mieszkańców Sejn na podstawie tych ksiąg metrykalnych. Najpierw chciałbym Państwu powiedzieć co nieco o takim ogólnym zasięgu geograficznym tych kontaktów, a następnie kilka kolejnych kategorii, które będę przedstawiać Państwu na kolejnych mapach. A więc miejscowości, z których pochodzili rodzice dziecka ochrzczonego w Sejnach, gdzie przynajmniej jedno z rodziców chrzestnych mieszkało w samych Sejnach. Rozumiecie Państwo? Dziecko było spoza Sejn, ale przynajmniej jedno z rodziców chrzestnych było z Sejn. Tudzież odwrotnie. Miejscowości, z których pochodzili rodzice chrzestni dzieci z rodzin sejnian. Z kolei przechodząc do ślubów, miejscowości, z których pochodziły osoby wstępujące w związek małżeński z mieszkańcem lub mieszkanką Sejn. A następnie kwestia świadków, czyli miejscowości, z których pochodzili małżonkowie, na których ślubie świadkiem został ktoś z Sejn. I odwrotnie miejscowości, z których pochodzili świadkowie na ślubach sejnian. I najpierw przechodząc, jeśli chodzi o te kontakty przestrzenne, ich ogólny zakres, tu jest jakby zestawienie wszystkich miejscowości, jakie się pojawiają w księgach metrykalnych. Widać bardzo wyraźnie kumulacje w regionie i bardzo nieliczne przykłady spoza regionu. No, mamy te trzy efektownie dalekie przypadki, czyli Rygę, Chmielnik i Moguncję. I teraz właśnie parę słów o nich. Kto to był? W 1734 roku syna Józefa ochrzciła szlachecka para Konstancja z Wołkowickich i Stanisław Żarowski, pochodzący z parafii Chmielnik w województwie sandomierskim. Dość daleko. I zwracam Państwu uwagę, to jest
jeden jedyny przez cały ten okres ponad 100 lat, no oczywiście z pewnymi lukami, ale jeden jedyny chrzest kogoś, którego rodzice pochodzili z terenów Królestwa Polskiego. Z kolei spoza w ogóle Rzeczypospolitej mamy dwa przypadki. W 1774 roku na chrzcie luteranina Leonarda Zelmera jako chrzestny wystąpił Jan Zalewski, który też był ewangelikiem i był z Rygi. Z kolei w 1777 roku Józef Reisner z Moguncji poślubił w Sejnach miejscową wdowę Mariannę Winterhalterową. No więc to jest nasz rekordzista, jeśli chodzi o to, jaką drogę ktoś musiał pokonać, żeby dotrzeć na ślub do Sejn. Natomiast zdecydowanie dominują miejscowości w regionie z tych zachodnich ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego, z obecnej Suwalszczyzny. I też takie trochę dalsze miejscowości też już są rzadziej reprezentowane. Wyraźnie widać taki owal tego bezpośredniego oddziaływania parafii Sejny. Co jeszcze bardziej przybliżając, no to jest właśnie ten teren, taki owal, którego granice, jakby wierzchołki wyznaczają na północnym zachodzie Sejwy, a na południowym wschodzie Zelwa i Wiłkokuk. Naniosłem te, w tym przypadku na mapę, poza właśnie tymi punktami miejscowości, jeszcze granice parafii Sejny z XVIII wieku, która była dość nieduża, z tym, że to też nie jest takie proste z granicami parafii. Ja w tym przypadku oparłem się na, wydaje mi się, najbardziej wiarygodnym źródle, jakim jest opis parafii, topograficzny opis parafii z 1784 roku. Natomiast jak sięgniecie Państwo do pracy Władysława Kłapkowskiego, to on te granice parafii rekonstruował nieco inaczej, trochę szerzej, w oparciu o materiały z czasów Prus. Możliwe, że była jakaś reorganizacja granic parafii zaraz po trzecim rozbiorze, nie wiem tego. To jest jeszcze rzecz też, na którą się na pewno będę pochylać, więc też jakby te granice parafii tu wyznaczone no nie są raczej takie do końca pewne, no ale dają jakieś wyobrażenie jednak. Parafia Sejny była mała, a równocześnie funkcjonował tutaj klasztor dominikanów z dużą liczbą duchownych, ważny ośrodek kultu religijnego. To też raczej nie powinno nas dziwić, ale tak by ta mapa dość dobitnie pokazuje, o ile większy był zakres oddziaływania parafii Sejny, znaczy kościoła w Sejnach, niż sama parafia, co teoretycznie, podkreślmy, było wbrew przepisom kościelnym, gdyż regulacje potrydenckiego kościoła nakazywały chrzczenie i zawieranie ślubów, tudzież grzebanie na terenie parafii zamieszkania danej osoby. Był to tak zwany obowiązek parafialny, który jak widać nie był przestrzegany przez mieszkańców sąsiednich parafii, którzy często mieli rzeczywiście po prostu bliżej do Sejny niż do Berżni, Kłoździei czy Puńska. I przechodząc już do kwestii tych bardziej szczegółowych, teraz będzie taka seria map z chrzestnymi miejscowości, z których pochodzili rodzice chrzczonego dziecka, którzy poprosili na chrzestnego, przynajmniej jednego z chrzestnych, mieszkańca Sejn. Że mamy wprost odnotowane, że chrzestny lub chrzestna byli z Sejn. I tak wygląda taka mapa dla tej najstarszej księgi jeszcze z XVII wieku. Tutaj też wyraźnie widać ten owal, o którym Państwu już mówiłem. Znaczy pomijam tutaj jakieś pojedyncze miejscowości, które były dalej, ale to naprawdę są pojedyncze przypadki. Widać, co nie powinno dziwić, prawda, że dużo było stosunkowo takich chrztów z Posejn czy Radziuszek jako miejscowości bardzo blisko Sejn, ale zwróćmy uwagę, najwięcej było z Gib położonych już na terenie parafii Berżniki. To pokazuje tą pewną
szczególną, pewien szczególny charakter kontaktów między mieszkańcami Gib i Sejn. No tutaj jakieś znaczenie mogło mieć to, że Giby jako wieś osoczników, a więc królewskich strażników puszczy, miała inne prawa, prawda, nie podlegała prawu pańszczyźnianemu, jak większość wsi dookoła. No więc jak widać, Gibianie w tym okresie dość często prosili na chrzestnych mieszkańców Sejn. Podobnie zresztą jak w kolejnym okresie. Tutaj ogólnie przypadków widzimy trochę mniej, ale te Giby nadal się dość wyróżniają. Co stopniowo jednak zanika. Ale tu mamy no jakby zestawienie takich miejscowości dla kolejnego okresu i wreszcie już ostatni. Na pewno te dane są niekompletne. Znowu nie każdy dominikanin nie zawsze podał, z jakiej miejscowości była jakaś osoba. Też często te zapisy są bardzo nieprecyzyjne. Trudno stwierdzić, czy określenie de Seinis odnosi się do jednej osoby, czy do obojga chrzestnych, czy w ogóle do wszystkich, którzy uczestniczyli w sakramencie. To czasami jest rozróżnione, czasami nie. Więc no, na tych mapach przedstawiam Państwu tylko te przypadki, które są no, w miarę pewne. Natomiast sami mieszkańcy Sejn prosili także na chrzestnych nie tylko swoich sąsiadów, ale także osoby spoza Sejn. Tutaj już w zestawieniu kolejnych ksiąg razem kropki różnego koloru, skąd byli ci rodzice chrzestni mieszkańców Sejn. Więc też widać pojedyncze przypadki odleglejsze typu Wilno czy Grodno, ale no, dominuje ten sam rejon bezpośredniej okolicy. Tutaj proszę w zbliżeniu i zestawieniu z granicami parafii. Z kolei jeśli chodzi o małżonków, no też na pewno dane są niekompletne, ale tam gdzie odnotowano tych małżonków sejnian pochodzących spoza Sejn, no to raz jeszcze mamy ten stosunkowo nieduży obszar wokół Sejn, wykraczający poza granice parafii, ale naprawdę rzadko sięgający poza tę najbliższą okolicę. Że jednak na podstawie ksiąg metrykalnych ten zasięg kontaktów przestrzennych sejnian jest mocno ograniczony, że jak patrzyłem na analogiczne studia o innych parafiach z innych regionów Polski, to no często, to zazwyczaj jednak te kontakty były nieco szersze. Chociaż to też może być kwestia, jak już wspominałem, niekompletności danych, jakimi dysponujemy. Jeśli chodzi o świadków, to już tutaj zupełnie sporadycznie, szczerze mówiąc, mamy informacje, więc no, na jednej mapie się zmieścili i świadkowie z Sejn dla małżonków z innych miejscowości i vice versa, świadkowie spoza Sejn na ślubach zawieranych przez mieszkańców Sejn. I jako, że tak już trzeba będzie kończyć, to jeszcze ostatnie dwa wątki to kwestie językowe i wyznaniowe, jakie są widoczne w tych materiałach. Więc po pierwsze o stosunkach stricte etnicznych trudno coś tutaj powiedzieć, natomiast w tej najstarszej księdze mamy parę interesujących świadectw obecności języka litewskiego w użyciu w Sejnach. Chodzi mi o litewską formę końcówek żeńskich nazwisk. Że mamy w samych Sejnach Mariannę Wasilutę, Katarzynę Radłanienę i Reginę Zydelutę. Prawda, Marianna Wasilutę mogłaby być zapisana jako Marianna Wasilewszczanka. Zresztą taka się nam też pojawia w tej samej księdze. Bardzo możliwe, że to ta sama osoba. Natomiast w tym przypadku mamy końcówkę litewską, a nie polską. No, co jest jakąś, prawda, przesłanką wskazującą na znajomość tego litewskiego w ówczesnych Sejnach. No i kolejne przykłady to są osoby już spoza Sejn z innych miejscowości, ale które właśnie uczestniczyły w jakichś sakramentach mieszkańców Sejn. Czy to właśnie jako rodzice chrzestni, czy też tak, w tym okresie tylko rodzice chrzestni, no bo nie mamy jeszcze innych ksiąg.
Sporadycznie jeszcze w czasach Rzeczypospolitej pojawiają się zapisy sugerujące osoby pochodzenia niemieckiego. Imiona bądź nazwiska zapisane w formie niemieckiej, tak jak w 1699 widzimy Fryderykusa Ludowikusa Georgiusa, syna Joannisa Perdikusa i Marii Aster Oderhunigin. No, Oderhunigin to już jest bardzo niemiecka forma nazwiska. To zapewne byli przybysze z sąsiednich Prus. No i oczywiście za rządów pruskich w końcu XVIII wieku już tych nazwisk niemieckich mamy dużo. To jest no, odrębna kwestia. Jeśli chodzi o stosunki wyznaniowe, mamy protestantów. Też teoretycznie w księdze rzymskokatolickich chrztów czy ślubów powinni występować tylko rzymscy katolicy. Ale praktyka była inna. Z braku na miejscu duchownych innych wyznań ludzie przychodzili do księży łacińskich, a ci nie robili raczej kłopotów. To są jakby, to jest coś, czym się zajmowałem wcześniej w innych parafiach. To było dość częste zjawisko w XVIII wieku. Więc tutaj to są przykłady, to nie są absolutnie wszystkie takie przypadki z XVIII-wiecznych sejn. Mamy Antoniego Lisa w 1757, którego ojciec Wilhelm był luteraninem, a matka Anastazja była katolika ex-luterana, czyli była konwertytką na katolicyzm z luteranizmu, czyli małżeństwo mieszane w tym okresie i chrzestni również mieszani, katolik Adam Karpowicz i luteranka Katarzyna Langwowa. Teoretycznie znowu to było absolutnie wbrew wszelkim regulacjom kościelnym, że ojciec i matka chrzestna to są osoby odpowiedzialne za wychowanie religijne. Teoretycznie nie powinni to być innowiercy. W praktyce się zdarzało. W 1775 roku mamy chrzest Jana, syna Doroty i Jana Ryglów z interesującą adnotacją legitimorum coniugum sed luteranorum, czyli prawnych małżonków, ale luteranów. W latach 70. XVIII wieku mamy cztery chrzty dzieci z rodzin luterańskich po prostu, a za rządów pruskich jest to już częsta praktyka. No ci pruscy urzędnicy byli w dużej mierze luteranami, a nie mieli do dyspozycji własnego duchownego w sejnach. No, mamy w tym okresie także śluby par luterańskich zawierane przed sejneńskimi dominikanami, jak wdowa Anna Katarzyna Junge i wdowiec Krzysztof Dausentfreiner oraz panna Zuzanna Jurcikowa i kawaler Andrzej Cichowski. Odnotowywano także konwersje luteranów. Tutaj podaję Państwu jeden z kilku przykładów. Anna Pacewiczowa z formułą, jaka została zawarta, bo ona pokazuje też charakterystyczne myślenie epoki, prawda? Cytuję już w przekładzie. Nawrócona jest z luteranizmu na wiarę katolicką i publicznie odwołała i wyparła się swojego błędu w kościele naszym sejneńskim. Bardzo charakterystyczna formuła, wielokrotnie powtarzana, jakby chodzi o to publiczne odwołanie błędu, prawda? Jakim było wyznawanie wiary według nauki Lutra. To jest tabela ze wszystkimi konwersjami, jakie odnotowano w Księdze Chrztów Parafisejnych. To są konwersje wyłącznie z luteranizmu, jakie zostały wypisane oraz no, z jakich miejscowości były te osoby, o ile podano. Ale luteranie nie byli jedyną grupą innowierczą. Znacznie rzadziej, bo tylko po dwa przypadki, mamy konwersji kalwinistów i prawosławnych na wiarę rzymskokatolicką w sejnach, stąd właśnie z kalwinizmu na katolicyzm przeszli Józef Grabowski razem z Królewca i Marianna Bortkiewiczówna, a z prawosławia kozak Joachim Szymonowski i Jan Zagumiennik z Serw.
I wreszcie konwersje Żydów. Mówiłem, że niewiele będzie o Żydach, ale coś jednak jest. Mamy przez ten okres, który badałem, 19 przypadków konwersji z judaizmu. Znowu, jak to określano w źródłach, ex judaica perfidia. I 19 przypadków to z jednej strony może się wydawać niedużo dla tak długiego okresu, ale z drugiej strony to jest całkiem sporo, gdyż konwersje żydowskie w XVIII wieku były generalnie zjawiskiem bardzo rzadkim. Gdyż to oznaczało konwersja dla Żyda była czymś zupełnie innym niż dla prawosławnego kalwinisty czy luteranina. Gdyż tamci nadal pozostawali w gronie chrześcijańskim, nie musieli się ponownie chrzcić, tylko właśnie odwołać błędy, jakie dotychczas wyznawali, i mogli zachowywać jak najbardziej kontakty ze swoimi dawnymi współwyznawcami. Prawda, jak tutaj Państwu wcześniej pokazywałem te przykłady, prawda, że ta Anastazja Lis zmieniła wyznanie z luterańskiego na katolickie, ale to nie był żaden problem, żeby poprosiła swoją dawną współwyznawczynię Katarzynę na matkę chrzestną swojego dziecka. Dla Żydów to było zupełnie co innego. To było całkowite zerwanie z dotychczasowym środowiskiem życia z obu stron, ze względu na ścisłą odrębność funkcjonowania społeczności żydowskiej i chrześcijańskiej, jak i no, po prostu stosunek także samych Żydów do konwertytów na chrześcijaństwo, no, traktowanych jako zdrajcy. Więc te 19 przypadków to jest wcale nie tak mało, jak się to porówna z innymi parafiami w tym okresie, co może nam sugerować jakąś większą aktywność sejneńskich dominikanów na tym polu. No pamiętajmy, że dominikanie, zakon kaznodziejski, byli powołani przede wszystkim pierwotny charyzmat dominikanów to była właśnie przede wszystkim walka z herezją i nawracanie innowierców. Więc to by się wpisywało w ten charyzmat. No w każdym razie trochę przypadków jest, więc 19 nie zmieściło mi się absolutnie na slajdzie, stąd podaję Państwu tutaj tylko kilka, które uznałem z jakichś powodów za bardziej reprezentatywne czy ciekawsze. To, co jest bardzo charakterystyczne dla konwersji żydowskich, dla chrztów Żydów, zawsze, nie tylko w Sejnach, wszędzie, to duża liczba i bardzo utytułowanych rodziców chrzestnych. W Rzeczypospolitej panowało prawo, zgodnie z którym ochrzczony Żyd z automatu dostawał szlachectwo. W związku z czym także rodzice chrzestni byli ze stanu szlacheckiego. To było wielkie wydarzenie. Takie konwersje, naprawdę, takie chrzty Żydów bardzo fetowano. Można przypuszczać, że w Sejnach to też były duże wydarzenia, o czym świadczą choćby właśnie no, nazwiska rodziców chrzestnych. To mamy, nie będę no, odczytywać, prawda, ale no, widzicie Państwo, że to są wszystko osoby z rodzin szlacheckich, piastujące jakieś urzędy. To są lokalne lub nawet nie tylko lokalne elity. Mamy na przykład księżnę Teresę ze Strutyńskich, Drucką, Lubecką dwukrotnie. Mamy generała Antoniego Chlewińskiego albo pułkownika pruskiego Antoniego Paszkowskiego. Więc jakby tutaj są różne rzeczywiście osoby na różnych urzędach i stanowiskach. Druga charakterystyczna rzecz to, że to są, jeżeli mamy podany wiek konwertytów, to są zazwyczaj osoby bardzo młode. Że jak ktoś się decydował na tak radykalny krok, jak właśnie konwersja z judaizmu na chrześcijaństwo, to najczęściej byli to ludzie bardzo młodzi. Tak jak tutaj widzimy w przypadku Józefa Krzyżanowskiego, Augustyna Lipińska czy Katarzyny Lipczyńskiej. Co też warto podkreślić, dostawali nowe nazwiska. To są nazwiska, w każdym przypadku mamy tutaj nazwiska nadane przy okazji chrztu.
No, Krzyżanowski, prawda, niewątpliwie odnosi się właśnie do przyjęcia krzyża. No i charakterystyczne nazwisko Sejnowski, prawda, niewątpliwie odwołujące się do miejsca chrztu, a zapewne także miejsca zamieszkania Władysława Dominika Wincentego. Tak samo imiona, też nawet nie wiemy, jak on się nazywał wcześniej, prawda? Władysław Dominik Wincenty to jego imiona chrzestne. Więc właśnie nawet nie wiemy, jak oni się wcześniej nazywali. To są już i imiona, i nazwiska nadane im przy okazji chrztu. I na tym chciałbym skończyć ten przegląd. To jest jakby zestaw pewnych informacji, jakie uznałem za godne uwagi, które udało mi się wyciągnąć z żmudnych i bardzo niekompletnych materiałów, jakimi są te księgi metrykalne, czasami posiłkując się innymi źródłami. Natomiast one mimo wszystko, jak sądzę, pokazują całkiem sporo. Kto mieszkał w Sejnach, jacy to byli ludzie, jakie mieli kontakty, jakiego byli wyznania, jakie nosili nazwiska i tak dalej, i tak dalej. Więc no jakby kończę no jakby tym samym widokiem, tą jedyną mapą z okresu pruskiego, gdzie dość dobrze widać to małe miasto u stóp klasztoru, w którym żyli różni ludzie i no, starałem się jak najwięcej Państwu przedstawić i także postaram się jak najwięcej z tej zawrzeć w monografii informacji na temat mieszkańców Sejn. I na koniec mam do Państwa jeszcze jedno pytanie. Tak z mojej ciekawości. Kto z Państwa usłyszał lub przeczytał swoje nazwisko w czasie tej prezentacji? Może być inna pisownia, tak, bo oczywiście pisownia się zmieniała, natomiast właśnie ja nie jestem tutejszy, natomiast właśnie wydaje mi się, że niektóre z tych nazwisk jednak można cały czas spotkać w Sejnach, ale to już jest... Właśnie, o, to może źle sformułowałem pytanie. Kto z Państwa znajome nazwiska słyszał? O, no właśnie, no to o tym myślałem. To jest do tej kwestii stałości nazwisk, że jak rozumiem, nadal mamy dużo potomków tych samych osób, co jeszcze w XVIII, a nawet XVII wieku. Dziękuję bardzo. Przepraszam, jeżeli mówiłem za długo. Dobrze, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, Melchiorze. Jesteśmy znowuż w bardzo ciekawych rewirach, mało nam znanych. I będziemy pewnie mieli pytania do ciebie. Ja zanim Państwo się zastanowicie, mam takie dwa na bieżąco szczegółowe pytania. Do konwersji, o których mówiłeś. Bo chciałbym sobie wyobrazić, jak to mogło wyglądać. To znaczy zarówno te z luteranizmu, z protestantyzmu na katolicyzm. Wspominasz, że potrzebne było publiczne wyznanie, ale jak to mogło wyglądać w praktyce? Czy mamy jakieś dane, żebyśmy mogli sobie wyobrazić taki moment konwersji, prawda? A tym bardziej jeszcze w sprawie tej żydowskich, prawda? Czy w ogóle wiadomo, w jakich okolicznościach taka konwersja mogła się, czy ona była publiczna, czy... Mi bardzo przypominało to, co pisała Olga Tokarczukowa. To ten sam czas i to też ci młodzi ludzie i to też jest ten proces, to pamiętacie, jak to napisze o takim zbiorowym chrzcie osób. Sabataistów tak, wtedy. Tak, więc to jest to też aha. Judaizm, tylko no on troszkę odeszł od tego wszystkiego. Wydaje mi się, że to jest to samo, tym bardziej, że ta pani Lubecka, ludzka Lubecka, przecież była głównym tym takim, jak według Tatarczykowej przynajmniej, była głównym inicjatorem. Tam była drużbacka.
wiesz, to jest troszkę tak. U Olgi jest drużbacka. No, ale... I troszeczkę inny okres, bo tutaj akurat to już jest przełom XVIII-XIX wieku. Więc postaram się co nieco powiedzieć. Znaczy, zacznę może od tego, że przyznam się Państwu do bardzo ograniczonej wiedzy na ten temat, gdyż ja nigdy jakby samej procedury konwersji nie badałem. Natomiast oczywiście są źródła na ten temat, są opisy, jak to wyglądało. Tu można sięgnąć do niektórych ksiąg kościelnych, kronik. O, gdybyśmy mieli kronikę klasztorną z Sejn, to na pewno byłyby tam opisane te przynajmniej żydowskie konwersje. Natomiast niestety takiej kroniki nie mamy, no ale są z innych klasztorów, więc można to jakoś porównawczo traktować. Albo w pamiętnikach, prawda? Wspomniana Olga Tokarczuk niewątpliwie przekopała się przez wiele materiałów z epoki, czy to opracowań, czy też pewnie niektórych źródeł. Bo to całkiem, myślę, trafnie oddała jakby tę specyfikę. Czegoś, co było częste, to było powszechne, jakby no, skoro ci Żydzi i chrześcijanie żyli obok siebie, no to nie było opcji, żeby nie było między nimi kontaktów, żeby także nie było przepływu ludzi między tymi społecznościami, które nie mogły być do końca odrębne. No na pewno, jeśli chodzi o to, na pewno wszystkie przypadki, które mamy odnotowane tutaj w tych księgach, miały charakter publiczny. To czasami jest bardzo podkreślane, prawda, jak w którym, prawda, że publice revocavit sum errorem. Więc to takie wydarzenia miały charakter publiczny, z tym, że pamiętajmy właśnie tę podstawową różnicę. W przypadku chrześcijan, nie katolików, to była uroczystość która polegała na tym, że ktoś złożył wyznanie wiary według formularza, jakby według wytycznych Kościoła katolickiego. I tyle. Natomiast w przypadku Żydów mamy chrzest. Po prostu, że to jest tak jak z chrztem dzieci, tylko że w tym przypadku mamy chrzest osób dorosłych, który jako że jest właśnie włączeniem prozelity w grono chrześcijan, no ma wyjątkowo uroczystą oprawę. Nie mamy absolutnie żadnych w przypadku Sejn informacji, jak to w praktyce wyglądało, prawda? Tutaj można się tylko posiłkować informacjami z innych miejscowości. Natomiast na uroczysty charakter no niewątpliwie wskazuje właśnie ta lista rodziców chrzestnych, stąd właśnie specjalnie ją tutaj Państwu podawałem, żeby podkreślić rangę, prawda? To są wyłącznie przedstawiciele szlachty, przedstawiciele miejscowych elit, prawda? No nawet mamy księżną tutaj w tym przypadku, co myślę, że w ogóle przyjazd księżnej, prawda, był już jakimś wydarzeniem dla Sejn, no a okazja, jaką była konwersja przedstawiciela społeczności żydowskiej, była niewątpliwie ważną okazją. To też była świetna okazja z perspektywy takiej propagandowej, prawda, więc nie mamy źródeł, ale nie mogę sobie wyobrazić, żeby sejneńscy dominikanie nie potrafili zrobić z tego użytku. A skoro jesteśmy przy chrzestnych, bo dużo rzeczywiście im poświęcasz miejsca i tu w tym przypadku żydowskich konwersji to jest oczywiste to, co mówisz. Znaczy pytam o sposób, w jaki ich wybierano. Czy w tych przypadkach wcześniejszych, które wymieniasz, to, że ktoś zostaje kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt razy chrzestnym, wybranym, co o tym decydowało? Status materialny, status społeczny, czy jakieś inne jeszcze elementy były tutaj brane pod uwagę? Tu niewątpliwie się trochę właśnie rozjeżdżało nauczanie Kościoła ze społeczną praktyką. Już właśnie Kościół nakazywał, żeby, tak jak zresztą jest i obecnie, prawda, żeby to były osoby odpowiedzialne za wychowanie religijne i wspierające rodziców w wychowaniu dziecka.
Natomiast społecznie bardziej brano pod uwagę te kwestie wspierania w wychowaniu, przede wszystkim pod względem materialnym. Materialnym, ewentualnie właśnie co do statusu społecznego. Stąd szczególne znaczenie, znaczy bycie czyimś ojcem czy matką chrzestną, no to było swego rodzaju zobowiązanie do wsparcia, zwłaszcza w przypadku śmierci rodziców. To było zobowiązanie do opieki nad daną osobą. Stąd było logiczne, żeby starać się o rodziców chrzestnych jak najwyższych rangą, zarówno majątkowo, jak i społecznie. Stąd mamy dużo szlachty lub przynajmniej przedstawicieli tych miejskich elit, ale też tytułowanych jak szlachta wśród rodziców chrzestnych. I widać wyraźnie po tym, że zarówno w Sejnach, jak i w wielu innych miejscach chrzestnymi zostawali innowiercy, że większe znaczenie miały te kontakty osobiste, te relacje właśnie społeczne. To jest kwestia ewentualnie pokrewieństwa też może być, może sąsiedztwa. No zgadujemy tutaj, bo nie mamy danych, ale kwestie właśnie pokrewieństwa, sąsiedztwa, wspólnego zawodu, czy też ewentualnie jakichś właśnie po prostu zupełnie osobistych kontaktów. Jest pod tym względem znakomite studium Davida Fricka o XVII-wiecznym Wilnie, który właśnie znakomicie pokazywał też to zjawisko, jak to w tym wieloreligijnym, wielowyznaniowym Wilnie protestanci zostawali chrzestnymi katolików, a katolicy prawosławnych i jak to się wszystko mieszało, bo te kontakty tu na ziemi były jednak pod tym względem często ważniejsze. Bardzo proszę, kto z Państwa by chciał jeszcze zapytać naszego gościa? Andrzeju, bardzo proszę. Może nie będę MLK męczyć, tylko chcę dodać, że dla tematu, który teraz nas tutaj interesuje, jeśli chodzi o konwersję Żydów, bo jednak XVIII, XVII wiek, XIX to jest zupełnie inny świat. To dokumentacja się zachowała, są pełne dokumentacje dotyczące konwersji Żydów w guberni suwalskiej, augustowskiej, łącznie z opisami procedury doprowadzenia do chrztu, do przyjęcia chrztu, bo to było rozłożone w czasie, bo ten człowiek musiał się nauczyć nowej religii, nowych zasad, jeszcze ją poświadczyć, te zasady w życiu. I podobne to, co zostało w XIX wieku z tych wcześniejszych okresów, to oczywiście ci ważni chrzestni. I na przykład, jeśli to była konwersja w Suwałkach, to zwykle był gubernator. To był naczelnik wojenny, albo to byli ważni urzędnicy innych urzędów, prezes sądu, prokurator. Natomiast co było istotne, w XIX wieku te konwersje nie dokonywały się w miejscu zamieszkania i urodzenia konwertyty. Czyli jeśli on pochodził z Mariampola, to najczęściej to dokonywało się w Suwałkach, w Augustowie, a nie w Mariampolu. Były to te istotne różnice. No i jeszcze warto dodać, że działalność misyjną prowadziło towarzystwo brytyjskie. Również do Sejn ci misjonarze przyjeżdżali i mamy szereg ich sprawozdań z tego, jak w Sejnach próbowali nawrócić Żydów na chrześcijaństwo. I rzeczywiście ta liczba jest ogromna, tych 19 konwersji, bo w całym wieku XIX w Suwałkach było ich znacznie mniej. Liczbę powiększała czasem tylko taka zbiorowa konwersja, na przykład całej rodziny, taka znana rodzina ateńskich, lekarze, wojskowi, którzy jednorazowo 5 osób zmieniło wyznanie. To było gigantyczne święto w Suwałkach. To cały, wszyscy urzędnicy uczestniczyli i większość z nich jeszcze występowała w roli chrzestnych, więc to były wydarzenia rzeczywiście niezwykle istotne dla całej społeczności chrześcijańskiej. Przyjęcie nowego wyznawcy, który przechodził z religii zupełnie odmiennej.
To tyle tytułem takiego uzupełnienia, bo to jednak trwało w XIX i XX wieku. Podobnie ci chrzestni, to wszystko się zmieniało formy w miarę upływu czasu. Te ostatnie z posiadanych ksiąg parafialnych, one kończą się niemalże na początku XIX wieku, prawda? Tam. Nie, przepraszam, to 1700. Bardzo istotna kwestia. Nie, księgi parafialne od tam końca... Ja kończę w 1806 roku, bo to jest po prostu granica, gdzie się umówiliśmy z Andrzejem, że kończymy. Ja rozumiem, ale tam natomiast 1700 któryś tam. 1790. Proszę. Zaczynają się. Tak. Od tego czasu już jest komplet do dzisiaj. Ja rozumiem. Otóż proszę pana, nie wiem, czy ja czegoś nie pomieszałem, ale kiedyś na początku, kiedy wydawaliśmy Sejneńskie Wieści, to zamieszczałem tekst magistranta, który skończył swoją pracę magisterską na temat cmentarzy sejneńskich. Był to bardzo ciekawy artykuł, ale tam nie wystąpił i bardzo długo jakby nie był w mojej świadomości ten fakt, że Napoleon w 1800 chyba drugim czy trzecim roku wydał taki dekret o konieczności tworzenia nowych cmentarzy poza miejscem zamieszkania i bezwzględnego obowiązku tam składania zmarłych. I teraz, czy to jakoś ten 1890, który jakby... 1790 przed tym miejscem to trwa i czy to widać w tych księgach, które już są, ten obowiązek i ten jak gdyby to unormowanie, może unormowanie, może uporządkowanie spraw tych naszych, każdego z nas, ale w historii. Czy to jest widoczne i jak Sejny zareagowały na tą, no przecież napoleońską, czyli nasz, bardzo bliską nam wszystkim zarządzenie. Więc tak, w przypadku Sejn takie zarządzenia w tym okresie, o którym mówię, to jeszcze nie mógłby ich wydać Napoleon, tylko władze pruskie. To są jeszcze władze pruskie i one też już dążyły do zakładania cmentarzy poza miejscowościami. Dążyły także do zakładania kostnic przy cmentarzach. Na przykład mam taki, bardzo mi się swego czasu spodobał cytat z wizytacji parafii Jeleniewo, gdzie wizytator zanotował, że zbudowano przy kościele, przy cmentarzu przykościelnym dom dla ciał zmarłych, dogadzając rządowi. Natomiast w Sejnach takiej informacji nie mam. I w Księdze Zgonów, która się zaczyna w 1797, podawano miejsca pochówków. Ja tutaj akurat na tym się nie skupiałem dzisiaj, natomiast są podawane przy każdej osobie miejsca, gdzie kogo pochowano i zasadniczo były w Sejnach wówczas trzy opcje, gdzie chowano. Pierwsza w kościele dominikańskim i to jest oczywiście najbardziej ekskluzywna opcja właśnie dla szlachty, elit miejskich. Często także odnotowywano na przykład przy którym ołtarzu kogo chowano, więc jakby można by też nawet ich szukać pod posadzką kościoła sejneńskiego według tych wskazówek. Natomiast to jest pierwsza opcja, ta najbardziej elitarna. Druga opcja to jest cmentarz wokół kościoła dominikańskiego, czyli ten trawniczek obecnie przed kościołem w Sejnach. I trzecia opcja, najbardziej powszechna,
taka dla zwykłych ludzi, to jest cmentarz wokół kościoła parafialnego świętego Jerzego, czyli tutaj na tej górce koło Straży Pożarnej, gdzie był pierwotny kościół parafialny i gdzie przez długie stulecia większość sejnian tam chowano. No niestety obecnie to jest, jak państwo wiecie, bardzo zapuszczone miejsce. Natomiast no, przodkowie dzisiejszych sejnian, niektórzy byli chowani przy kościele dominikańskim, ale większość przy kościele świętego Jerzego tutaj. I w tym okresie jeszcze nie ma cmentarza poza miejscowością. To jest w tym momencie pytanie do Andrzeja. Kiedy założono cmentarz poza miastem? Tam, gdzie teraz do mnie tęskuję. Jeszcze nie. No więc w każdym razie to mogły być regulacje napoleońskie, bo do 1806 roku jeszcze takiego cmentarza nie ma. Na przykład Suwałki to dostosowanie się do tych przepisów, które są z końca XVIII wieku. To pochówki, zakładanie cmentarzy poza, tylko do pochówków poza cmentarzami kościelnymi, to są przepisy końca XVIII wieku, niekoniecznie pruskie, ale także polskie, i na przykład pochówki na Powązkach, to jest tam, żeby tam się pierwszy zmarły został pochowany, to nie było szansy, dopiero biskup chyba Młodzianowski kazał się pochować i za biskupem dopiero zaczęto chować pozostałych zmarłych. W ogóle cmentarz musiał być jeszcze ogrodzony, bo inaczej to były psie pochówki tak zwane. I w Suwałkach cmentarz poza parkiem Konstytucji 3 Maja przyjmujemy tam według różnych źródeł, że dopiero około 1820 roku został założony. Więc w Sejnach być może to też nie jest wcześniej, tylko później, czyli wokół koło świętego Jerzego, tam najdłużej te pochówki były prowadzone i nie trafiłem na datę ekshumacji. O ile w Suwałkach czy w Augustowie to wiadomo nawet kiedy ekshumowano te cmentarze, bo chodziło to później o to, żeby przenieść te szczątki z cmentarza przykościelnego na ten cmentarz już poza miastem założony. I wtedy to robiono procesjonalnie, przenoszono szczątki. W Suwałkach na przykład specjalnym pomnikiem zaznaczono miejsce, gdzie pochowano tych szczątki tych przeniesionych, ale co na przykładzie suwalskim też świetnie widać, ówczesna sztuka ekshumacyjna była tak marna, że jak na początku lat 2000 w Suwałkach prowadzono renowację parku, to były wykopy, to po jednej z burz woda rozmyła te wykopy i część parku była pokryta szczątkami tych ludzi, którzy byli tam pochowani do 1820 roku. Dlatego muzeum zebrało te szczątki i potem był jeszcze jeden oddzielny pochówek szczątków zebranych z tego cmentarza przy kościele Świętego Krzyża, pierwszym suwalskim. Jak to wyglądało w Sejnach, na razie nie udało mi się znaleźć. Być może kiedyś gdzieś jakiś dokument znajdziemy albo w Łomży. Nie wiem, no, trudno tu przewidywać. W każdym razie nie ma takiej daty. A może ją odnajdziesz, Jurku, żeby dam... Masz ją. Natomiast... Bo z tego, co... Bo z tego, co mówisz, Melchiorze, to dla mnie jeszcze jest bardzo ciekawe, że mówisz, że można by odtworzyć na podstawie dokumentów, które masz, kto, z jakich rodów, przy jakim ołtarzu
kościoła dominikańskiego został pochowany i kto został pochowany przed kościołem, dobrze myślę? Bo to jest bardzo ważne opisanie naszego miasta, żeby po prostu, bo przecież w tym jest, jak wchodzę, nie wiem, w Irlandii do kościoła, wiesz, to widzę całą przeszłość też w tym, że tam różne rody są upamiętnione. Ja rozumiem, że pewnie to były jakieś donacje czy coś, ale u nas tego nie widać. Nie widać jakby historii miasta za bardzo. Nie ma upamiętnienia nazwisk rodów, które zostały tam pochowane. Znaczy, no, w przypadku Sejn podstawowy problem jest taki, że no, księgę zgonów mamy dopiero od 1797, a więc bardzo późno. To jest okres, kiedy już jakby można powiedzieć zbliża się koniec pochówków w kościele. Też nie wiem dokładnie, kiedy zaprzestano chowania w samym kościele, więc jak najbardziej jest to możliwe, natomiast no dla tego stosunkowo już późnego okresu, natomiast dla tego wcześniejszego no są osoby, o których wiadomo, prawda, jest kaplica Massalskich na przykład, prawda, no to takie rzeczy wiadomo i niewątpliwie w kościele w Sejnach, pod kościołem w Sejnach chowano mnóstwo ludzi, zarówno okolicznej szlachty, jak i samych dominikanów, jak i elit miejskich. Tylko że w większości przypadków właśnie no, tych przez cały XVII-XVIII wiek no, po prostu nie ma ten temat informacji. Czyli dopiero późne, no ale jednak możemy taką mapę... Tak, oczywiście, tylko taką bardzo z ograniczoną dokładnością, prawda, no, że kogoś pochowano przy tym i tym ołtarzu, prawda, ale czy to było z lewej strony, czy z prawej, czy metr w te, czy w tamte, no to tego już tam nie ma, prawda, więc to nie jest aż tak dokładna mapa, żeby móc to do punktu wskazać, tu pochowano tego, co więcej... Tego, kogo chowano w tym konkretnym miejscu, najprawdopodobniej chowano na kimś, kto już był tam wcześniej, a nawet raczej na wielu szczątkach, które już tam były wcześniej. Więc jakbyśmy teraz robili tam wykopaliska, no to też nie jest takie łatwe, żeby zidentyfikować oczywiście te szczątki. Wiesz, mniej mi chodzi o precyzyjną identyfikację miejsca, bardziej o to, żebyśmy po prostu mieli rody, nazwiska i osoby, które są tam po prostu pochowane i są księgą mieszczan czy mieszkańców Sejm. No można i tak samo można to zrobić dla tego okresu i także już na pewno dla XIX wieku, tylko to byłaby gigantyczna robota, bo tych osób w XIX wieku jest dużo więcej, więc na pewno jakby absolutnie nie oczekuję i mam nadzieję, że Państwo też nie oczekujecie od Andrzeja takiej samej dokładności danych dla jego części historii Sejm, co ja przedstawiałem tutaj, bo po prostu liczba wpisów, liczba osób, jakie są odnotowane w tych księgach, no rośnie lawinowo w XIX wieku i ja tu mogę sobie pozwolić na właśnie wypisywanie wszystkich osób według jakiegoś kryterium, natomiast potem to się robi już bardzo trudne, bo tych osób jest bardzo, bardzo dużo i to już jest kwestia wtedy ujęcia statystycznego, ujęcia masowego. Natomiast no to, co ja zrobiłem dla tej dekady 1797-1806, to mam takie zestawienie właśnie, kogo gdzie pochowano, więc jakby... Jest to możliwe zarówno dla samego kościoła, jak i dla cmentarza przy kościele dominikańskim i cmentarza przy kościele świętego Jerzego. A do kiedy chowano? W kościele i przy? To znowu pytanie do Andrzeja, bo w moim okresie chowano w tych trzech miejscach. Nie ma już informacji, gdzie pochowano. Mm-hmm. A, one się kończą jakoś niedługo później. Mhm. To akurat w takim razie po prostu to tylko ta jedna dekada jest taka, tak dobrze tutaj uchwytna pod tym względem. No w którymś momencie to już jakby nie było dyskusji, no bo chowano wszystkich na tym samym cmentarzu, prawda? Czy ktoś jeszcze z Państwa? Bardzo proszę. Ale my coś tu nagrywamy.
dwa pytania. Jedno pytanie, jeśli chodzi o tą mapę pruską, to jest pierwsza mapa Sejm, która się zachowała. Pytanie takie, gdzie ona jest? To w zasadzie nie jest mapa Sejm, to jest fragment dużo większej mapy. To jest fragment tak zwanej Kriegskarte der Nordostpreußen, czyli mapy wojennej Prus nowowschodnich. Więc cała prowincja, którą Prusacy utworzyli po trzecim rozbiorze na terenach, no, na bardzo dużym terenie generalnie tej późniejszej gubernii suwalskiej, ale także jeszcze na południe, tam okolice Łomży, Ostrołęki, to wszystko było tak, to była jedna duża prowincja, a jeszcze też Białystok, więc to była naprawdę duża prowincja. Natomiast Prusacy wtedy zrobili coś, czego nie zrobiono w czasach Rzeczypospolitej nigdy, czyli tak zwane zdjęcie topograficzne, czyli właśnie taką dość dokładną mapę topograficzną opartą na pomiarach w terenie. Ona jest w skali mniej więcej, to jest rękopiśmienna, w skali mniej więcej 1 do 33 tysięcy, co na tamte czasy to jest fenomenalna skala. Stąd właśnie widać też na tym zbliżeniu Sejny, no, nawet z układem ulic, no, na pewno w jakiejś mierze schematycznie oznaczonym, ale jednak. I ta topografia jest dość wiarygodna. Oryginał tej mapy znajduje się w Berlinie, w Geheimes Staatsarchiv, czyli tajnym archiwum pruskiego dziedzictwa. Natomiast ta mapa jest też już zdigitalizowana i w zbiorach mojego Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk i myślę, że nie tylko w naszych zbiorach. Natomiast o ile wiem, chyba ciągle rzeczywiście jej nie ma dostępnej w internecie, że to jest kwestia jakichś regulacji prawnych niemieckich, które to pewnie ciągle blokują, bo jestem pewien, że gdyby to było możliwe, to już by była udostępniona. Tak jak na przykład mapy austriackie z tego okresu są już dostępne online, ale mam nadzieję, że to jest kwestia czasu, więc w każdym razie mapa obejmuje naprawdę duży obszar i jest rzeczywiście świetnym źródłem, sporządzona bezpośrednio po trzecim rozbiorze, jeszcze w XVIII wieku. Ale to rozumiem, że to nie jest pojedyncza mapa w takim razie. Nie, to jest mapa wieloarkuszowa. Ona ma kilkadziesiąt arkuszy. Jeśli dobrze pamiętam, Sejny są na arkuszu 32 albo 33, czy coś takiego, ale tych arkuszy jest koło setki, więc jakby to jest gigantyczna mapa. Jasne, rozumiem. Jeśli to nie byłby problem, to czy mógłby Pan jeszcze powiedzieć o tych pośrednich źródłach, z których Pan korzystał? Jeśli takie były właśnie jeszcze, oprócz właśnie tych ksiąg parafialnych, czy coś jeszcze w badaniach? Znaczy, ta prezentacja była oparta przede wszystkim na księgach metrykalnych, jakby też starałem się ją z grubsza trzymać w tych ramach, bo tego i tak było dużo. No tam starałem się odnotować, jak czasami wspominałem o jakichś innych źródłach, że no na przykład wizytacja z 1669 roku, to wizytacja parafii, no to jest inne źródło. Tam gdzieś się pojawiają te akta komory celnej w Augustowie, to są materiały opublikowane już przez Jarosława Szlaszyńskiego w roczniku augustowsko-suwalskim, nie pomnę w którym tomie. No trochę do tych akt pruskich też sięgałem już, jeśli chodzi o te osoby właśnie z tego ostatniego okresu, jeśli chodzi o urzędników pruskich, ale o tym dzisiaj bym wolał jeszcze dużo nie mówić, gdyż z aktami pruskimi to jest tak, że ich jest mnóstwo, to jest krótki okres. Ja już wiem, co w nich jest, natomiast jeszcze się przez nie tak do końca nie przekopałem, nie spisałem tego, więc na razie mógłbym jakieś takie bardzo tylko wstępne uwagi przedstawiać, więc wolę poczekać, aż będę mieć więcej do powiedzenia na ten temat. Bo rozumiem, że pytanie było też takie, czyli to co dzisiaj nam opowiadałeś, to były głównie księgi metrykalne, ale czy są właśnie na przyszłość jeszcze inne źródła, o które będziemy mogli wzbogacić sobie ten obraz?
Jeśli chodzi o obraz Sein, generalnie oczywiście tak. Natomiast jeśli chodzi o to, co, na czym mi dzisiaj zależało i co dałem w tytule tej prezentacji, jeśli chodzi o mieszkańców, to tak wiele informacji no na pewno nie. To z innych źródeł, typu z jakichś dominikańskich akt majątkowych, to będą absolutnie no, sporadycznie jakieś wzmianki o mieszkańcach. Tak, tego. W aktach dominikańskich są inni mieszkańcy, których tu zupełnie pominąłem, czyli samych Dominikanów. No, oni jednak też mieszkali w Sejnach, więc oczywiście oni są. Więc to jest inna grupa mieszkańców, ale tak naprawdę więcej materiałów jest dopiero z okresu pruskiego, gdyż z tego okresu jest dużo akt, bardzo różnorodnych, głównie o takim charakterze gospodarczo-majątkowym, jakichś takich zarządzeń policyjnych, ewentualnie jakiejś takiej opieki społecznej wczesnej. No, pruska biurokracja była bardzo drobiazgowa. No, są gigantyczne kosztorysy różnych spraw, jakaś korespondencja urzędowa, która się ciągnie latami, niekoniecznie cokolwiek z niej wynikało, ale przeczytanie tego trwa długo. Znaczy nie chcę się tutaj Państwu skarżyć, ale to jest po prostu dużo, dużo pracy, żeby sobie z tym poradzić. Więc z okresu pruskiego będzie więcej danych. Jeszcze na pewno przede wszystkim o urzędnikach, ale także o innych mieszkańcach Sejn. Więc z tego ostatniego okresu, który mnie interesuje, na pewno o samych mieszkańcach jeszcze będę mógł sporo dopowiedzieć, natomiast wcześniej myślę, że niewiele. Ale o samych Dominikanach to będzie osobna opowieść. No tak myślę, że albo o Dominikanach, czy też o relacjach między Dominikanami a miastem, coś takiego, bo tak jak mówiłem na początku, prawda, ja nie chciałbym dublować pracy Władysława Kłapkowskiego, stąd właśnie no, na trochę innych kwestiach chcę się skupiać, ale o samych Dominikanach też niewątpliwie da się jednak jeszcze co nieco opowiedzieć. No i na pewno nie da się Dominikanów wyrugować z historii Sejn. No, nawet dzisiaj, jak mówiłem nie o Dominikanach, to oni i tak co jakiś czas się pojawiali. No, a przede wszystkim pamiętajmy, że wszystkie te źródła, o których dzisiaj mówiłem, tworzyli ci Dominikanie, że to wszystko jest ich praca, ich zapisy. Więc nie uciekniemy od nich. Bardzo proszę. Ja jestem członkiem takiego stowarzyszenia Jamiński Zespół Indeksacyjny i my zeskanowaliśmy wszystkie dostępne księgi metrykalne i w tej chwili są indeksowane, także te najstarsze księgi są dostępne online na naszej stronie w wyszukiwarce Geneo. Także można po prostu poszukać najstarszych mieszkańców Sejn i... O, to przepraszam, to ja mam od razu pytanie. A na jakim etapie indeksowania tych ksiąg Państwo jesteście? Dla mnie trudno powiedzieć. Najstarsze księgi są zindeksowane, te łacińskie. Ja zajmuję się indeksacją ksiąg w Krasnopolu, bo to jest moja macierzysta parafia. W Sejnach tylko skanowałam, ale po prostu trzeba sprawdzić na stronie Jamińskiego Zespołu, w wyszukiwarce i tam są po prostu wybrać parafię sejneńską, najstarsze i wyświetlą się wszystkie. Bardzo dziękuję. To ludzie z całej Polski pracują. Bardzo możliwe, że państwo już jakby, że gdybym wiedział wcześniej, to pewnie bym sobie oszczędził dużo pracy. W zeszłym roku dopiero zaczęliśmy, także... A, no to mniej więcej równolegle pracowaliśmy, tak. Prace trwają cały czas. No, bardzo mnie to cieszy. Dzięki wielkie, to też ważna dla nas informacja. No, zobaczyć takie szczegóły, że jak dziecko nieślubne, to tekst do góry nogami napisany, to są bardzo ciekawe. Będziemy, rozumiem, mogli sobie teraz oglądać i czytać te księgi. Czy jeszcze macie jakieś Państwo pytania może?
jeżeli nie, no to mamy przedsmak tego, co Melchior Sokołowski wziął na swoje barki. Jakubowski. Widzicie, jak Jakubowski, bardzo przepraszam, ile to jest wielkiej i pieczołowitej pracy. I nie dziwcie się, że to pisanie księgi trwa dobrych parę lat tutaj, że nie możemy za szybko tego zrobić. Ile cierpliwości, ile na nowo odnalezionych materiałów potrzeba, żeby skleić tą historię dziejów naszego miasta i że to jest pionierska praca, która coraz bardziej przybiera kształty i coraz bardziej staje się fascynująca. No, będziemy chyba też, Melchiorze, szli w stronę głębiej samych początków, prawda, miasta też w którymś momencie, bo to będzie coś, co teraz jest legendą w dużej mierze tylko dla nas. Obawiam się, że w dużej mierze pozostanie ze względu na brak źródeł. Tak, więc te same początki, pierwszy rozdział tej księgi będą też fascynujące. I na to już Państwa zapraszam. Będziemy przesyłali wiadomość, kiedy będziemy gotowi z następnym spotkaniem, kolejnym rozdziałem. A tymczasem Melchiorowi Jakubowskiemu bardzo pięknie jeszcze raz dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję Państwu.